serdecznie. Oto tutaj chciałam Wam pokazać, jak pięknie w końcu wyszło słoneczko. Od w sumie 2 dni mega było brzydko, lało, nie chciało się w ogóle z domu wychodzić. Dzisiaj mamy słońce, także super. Aż się normalnie chce wstawać. Bardzo fajnie. Na pierwszym planie tutaj mamy tutaj pieniążka. Pieniążek idzie nam jak burza. Ostatnio, jak Wam pokazywałam bodajże na moim, tu Wam pokażę, będzie lepiej widać, na moim drugim filmiku, miał 3 listki, w tej chwili ma już 6. Obok kalosza. Przepraszam Was za to światło, ale kręcę pod słońce i to tak właśnie kijowo widać. O, widzicie, tutaj już wypuścił jednego kwiatka, z boku już mu wyrastają nowe listki, także myślę, że też pójdzie za chwilę jak burza. Tak jak nasz pieniążek. A obok nich teraz stoi storczyk. Dałam go do sypialni, bo trochę mi się znudził w kuchni. Zresztą tam miał za mocne słońce i przypalało mu strasznie listki. A tutaj mam... tu słońce jest tylko delikatnie z rana. Później jest raczej widno, ale nie słonecznie. Także widzę, że bardziej mu to służy. Akurat temu. Mam jeszcze 2 storczyki w kuchni. W tej chwili... Im jest tam ok, ale temu wiem, że tutaj jest lepiej, więc dam go tutaj. A tu mamy drugiego kwiatka. Laurunia, cześć! Co nam mówisz, co? Cześć! Cześć, Laura! Z Laurunią wyszykowane. Ubrałyśmy się, nie? Powiedz, Laura. Trzeba było umyć ziomki. Oczywiście mama, nie ty. I się wyszykować, tak? Już jesteśmy gotowe i chciałyśmy Wam pokazać... Chciałam Wam pokazać, co się pozmieniało w moich kwiatach, bo troszeczkę mamy nowych przyrostów, troszeczkę nam liści powypuszcza, zaraz Wam to wszystko pokażę. Więc może zaczniemy od kaktusa. To jest ten kaktus, o którym Wam mówiłam, że był cięty. To są jego dzieci, to jest ten czubek ukorzeniony. On miał prawie 1 metr wysokości, niestety oblazły go tarczniki i no nie mogłam sobie z tymi tarcznikami poradzić. Ciągle powracały, ale ten czubek właśnie był, najbardziej one od dołu na nim siedziały, nie wiem dlaczego. I właśnie ścięłam mu ten czubek, on miał prawie 1 metr wysokości. I jaka oto mnie tutaj spotkała niespodzianka, zaraz Wam pokażę. Ja w ogóle tego kaktusa trzymam cały czas w ogrodzie, bo w ogrodzie mam mega słońce, cały dzień praktycznie. No i naprawdę mu to bardzo, bardzo służy, a ten czubek już się ukorzenił, bo sprawdzałam w ziemi, korzonki już są. I proszę bardzo, tu jest z tyłu ta część po tej części, którą odcięłam, wysuszona. I mamy niespodziankę, na tym kikutku wyrósł mi tutaj maleńki kaktusik. Powiem Wam szczerze, że gdybym wiedziała, że jeszcze ta ucięta odnoga coś wypuści, to zostawiłabym może kawałeczek dłuższy. Z tego względu, że może puściłby więcej tych odrostów. No ale ja nie przypuszczałam, że tam cokolwiek jeszcze na tym może wyjść. A tu proszę, jaka niespodzianka. Kolejną niespodzianką w moich kwiatach jest ten listek na mojej Waszyngtonii. Teraz Wam pokażę ten listek. Mówię o tym liściu. Pamiętacie, pokazywałam Wam, ten liść wtedy był taki, tylko zaczął tutaj, był zalążek, że wychodzi cokolwiek. Już jest takiej wielkości. I liczę, że też będzie pięknym czwartym liściem na tej Waszyngtonii i będzie pięknie rósł. Ja ją również wystawiam do ogrodu. Również ją wystawiam do ogrodu, ale na noc, nie wiem, zabieram ją do domu. Jakoś, nie wiem, boję się, że spadki temperatur, myślę, żeby jej może wyszło nawet i na dobre, ale ja się obawiam, że może tam jej się coś stać. Dlatego wolę ją wziąć do domu. Innym kwiatkiem z niespodzianką, tutaj dałam, żeby było lepiej widać, jest moje anturium. Pamiętacie te... Teraz widzicie tutaj te 2 piękne różowe kwiaty. Przepraszam za hałasy, ale to Laura się bawi. A teraz te kwiatki się rozwinęły, są piękne. Piękny mają kolor, może kamera tak nie oddaje, ale to jest taki mocny róż. Mam nadzieję tylko, że te 2 kwiatki urosną takie wysokie jak te stare kwiaty. Może się uda, może będą większe. Bynajmniej na razie bardzo moje oczy cieszy ich kolor i to, że w ogóle wyszły i że są. I wbrew pozorom temu, co się mówi, moje anturium jest na słonecznym parapecie i mega, mega mu to służy. Naprawdę fajnie się tu rozwija. Kolejne zmiany u mnie to ten oto bluszczyk. Dałam go tutaj do góry na szafkę w kuchni z dworu. Myślę, że może będzie mu tu dobrze.
I zmiana na moim parapecie. Już, kochani, zabieram Cię na rączkę. Kolejna zmiana na moim parapecie. To ten oto stoczek. Tutaj stał ten ciemnoróżowy, którego teraz mam w sypialni. A teraz postawiłam tego białego, o którym Wam mówiłam, który dostałam w prezencie urodzinowym. Też już rozwinął pięknie tutaj listka. Przepraszam za jakość i za to, że jest może teraz ciemny obraz, ale jest słoneczko i tak trudno mi się trochę nagrywa tutaj. Naprawdę jest piękny, pięknie się nam rozwija. A Laura przyszła do mnie na apkę. Laurunia, już jesteś zadowolona, tak? Już nie bręczysz. Tak samo tutaj w mojej facji. Też tutaj proszę bardzo, zaraz Wam pokażę. Musiałam ją obrócić, żeby było widoczne. Też w środku mamy nowy piękny listek. Także no, widać po moich roślinach, że lato nastało i naprawdę są fajne duże zmiany, co mnie bardzo cieszy. Tak oto pięknie jest na dworze, wyszliśmy trochę na ogródek, tak Lelus? Popatrzeć sobie, jak nam słonko świeci. Zaraz idę sobie zrobić kawę. Później pójdziemy, zrobimy obiadek. Dzisiaj na obiad będę miała, chyba zrobimy kotlety, co? Zobaczymy, nie? I co jeszcze? Co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Nie wiem, nie pamiętam. Co chciałam jeszcze powiedzieć, Laura? Pamiętasz, co mama chciała powiedzieć? Aha, wczoraj robiłam szarlotkę. Pokażę Wam, nakręciłam, jak wyglądała, zanim została pochłonięta. Była pyszna i bardzo prosta w przygotowaniu. Następnym razem może podam Wam przepis. Jeśli będziecie chcieli, napiszcie w komentarzach. I nic, idziemy trochę posprzątać i bierzemy się za obiadek. Chciałam Wam właśnie pokazać jeszcze moją szarlotkę. Może nie jest jakaś spektakularna w wyglądzie i tak dalej, ale jest za to bardzo dobra. Zaraz Wam pokażę. Wczoraj nagrałam kawałek, jak ją zrobiłam, zanim została pochłonięta. Spójrzcie, jeżeli, tak jak mówiłam przedtem, jeżeli będziecie chcieli przepis, to mogę podać. O, właśnie to ona. Ten szum, który słyszycie, właśnie sobie robię kawkę. Kawkę sobie robię metodą taką normalną, nie z ekspresu. Mam ekspres, ale z ekspresu nie bardzo mi smakuje. O, właśnie mi jest woda, już mi się zrobiła. Wodę. Kawkę piję z mleczkiem, pół na pół. Taka kawa mi najbardziej smakuje. Nie lubię kawy z ekspresu, nie wiem, jakoś tak nie przypasiła mi. Ten kubek, który widzicie do mojej kawy, dostałam od... Widzicie, taka jest właśnie angielska pogoda. Przed chwilą było piękne słońce. A teraz proszę, chmurzyska nam wylazły i kto wie, czy nie będzie padać znowuż. Właśnie to jest tutaj w Anglii takie niefajne, że w sumie nigdy nie idzie przewidzieć, jaka będzie pogoda, bo w jednym momencie możemy mieć piękne słońce, za chwilę zaczynają się chmury i zaczyna lać. No nic, zobaczymy, ale my dzisiaj i tak wyjdziemy sobie, nie? Troszeczkę. A teraz zabieramy się za sprzątanie i obiad. Okej? Okay? Laura dzisiaj jest mniej rozmowna. Jeżeli podobał Wam się nasz film dzisiaj, chcielibyście być z nami dłużej, oglądać nasze kolejne odcinki, proszę zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Będziemy Wam wdzięczne i do następnego spotkania. Pa, pa! Pa!